Choć akurat na ten poziom sędziowania na tym turnieju narzekać na razie nie możemy. Ruszyli pierwsze wznowienie już od razu. Krążek na kijach austriackich. Bez potwierdzonej, ale spekuluje się, że trafi do GKS-u Katowice. Będzie numerem prawdopodobnie jeden. Wiadomo, tam w Katowicach doszło do zmiany szkoleniowca. Jacek Płachta objął zespół. No i będzie budował skład. Oj, niestety tracimy gola. Reprezentacja Austrii w tym momencie obejmuje, drodzy Państwo, prowadzenie. 4:06 i niestety jest 0-1 z perspektywy reprezentacji Polski. Strzelcem tego gola z numerem 18 Marco Richter. Jak do tego doszło, wrzutka na bramkę, praca na bramkarzu, nie upilnował tam rywala, wydaje się, Jakub Wanacki, no i wykorzystana właśnie ta dobitka po tej interwencji. Niż reprezentacja Polski, tak jak wspomnieliśmy, to są spadkowicze z elity, którzy przez pandemię nie mieli okazji, żeby wywalczyć powrót. A teraz dobre przejęcie Krężołka, świetne wyłożenie i jest 1-1, znakomita praca Krężołka, Zygmunta i to właśnie ten drugi zawodnik finalizuje tę akcję. Zdecydowanie bardzo ładne uderzenie z pierwszego krążka, no można powiedzieć hokejowy podręcznik, dobre nagranie, szybki strzał, no i bramkarz no nie ma w takich sytuacjach zbyt wiele do powiedzenia. Oczywiście oddać musimy tutaj strzelcowi, że bardzo ładnie tę akcję wykończył. Zresztą sam też Zygmunt naciskał tego zawodnika wyprowadzającego gumę, no ale też to przejęcie Patryka Krężołka i idealne nagranie pokazuje, że nie możemy. No i w momencie, kiedy zawodnik będzie przymierzał się do strzału, pewnie będzie wjazd na bramkę Johnny'ego Mareya. Teraz ładnie rozegrane i niestety koronkowa akcja zakończona golem Tima Harnisza. No i musimy tutaj oddać Austriakom, że rozklepali naszą defensywę. To był taki, można powiedzieć, podręcznikowy sposób rozwiązywania akcji podczas gier w przewadze. Szybkie nagranie, szybki strzał. No i bramkarz może tylko w takich sytuacjach wyjąć krążek z bramki. Nie udało nam się tego osłabienia przetrwać. Szybkie nagranie, jeszcze poprawił sobie chyba ten krążek strzelec gola, później spakował gumę pod poprzeczkę Johna Mareya, miał całkowity przegląd pola John Marey, ale to nie jest nasze zmartwienie. Popracowaliśmy mocno, jesteśmy w komplecie, teraz możemy doprowadzić do remisu i robimy to. Znakomicie teraz rozegrał to ten jastrzębski atak. Choć był tam zaangażowany też w tę akcję Arkadiusz Kostek, Maciej Urbanowicz, Kamil Wałęga. Zobaczymy na powtórce, jak dokładnie to przebiegało. Trochę się Maciej Urbanowicz rehabilituje za tę niewykorzystaną sytuację. I mamy minutę 38, dokładnie, 30. O, i tu jest to właśnie dobre otwierające podanie, którego się wszystko zaczęło. Tutaj powalczył Maciej Urbanowicz pod bandą, przemknął, wykorzystał swoje zespołu Manuel Ganala. Doświadczony w takim momencie osłabia swój zespół, ale my popełniamy fatalny błąd i Austriacy będą mieli okazję na gola. Niestety tracimy gola, grając w przewadze na 2 minuty i 19 sekund przed zakończeniem trzeciej tercji. Co za scenariusz, co za sytuacja. Ależ urwał się Mario Huber. Tutaj przełożył sobie gumę na backhand. No i umieścił gumę pod poprzeczką. Nie powinniśmy dopuścić do takiej sytuacji, mając przewagę, mając krążek w tercji przeciwnika. Że jeszcze jeden strzał rozpaczliwy z nieprzygotowanej pozycji. Odbija Starkbaum i to by chyba było na tyle. Austria, Polska 3-2. Niestety po polskiej stronie Maciej Urbanowicz z numerem 11.